na stole sztabowym i z dziewiątej tury już, czyli to jest 20 styczeń, 43 rok, kończymy tą serię. Tutaj nie wiem, czy nie dojdzie do zwycięstwa sowieckiego, jeżeli tak dalej pójdzie. Połączyły się już siły poprzez przy rzece Ładoga drugiej armii uderzeniowej i frontu leningradzkiego. Więc Niemcy mają tutaj twardy orzech do zgryzienia. Brakuje im aktywacji i czasu, żeby cokolwiek tutaj zrobić. I w tej turze zaczynamy oczywiście od R-segmentu. I teraz każdy front ma po jednym lotnictwie dostępny. Niemiec w ostatniej turze nie wykorzystał w ogóle lotnictwa, nie atakował, pozycjonował się. Może niepotrzebnie zaktywowałem tu 61. Dywizję Pomarańczową, jeżeli pamiętacie. No i dzięki temu te jednostki zostały okrążone, no ale to jest błąd. Gra to jest seria błędów. Kto wykona ich mniej, to wygrywa tą grę. I zobaczmy teraz na turę 9. Event. Czwórka, Late Reinforcement, Simona Takes Control. No zobaczmy, co to za eventy. No i mamy teraz uzupełnienie na Late Reinforcement, co dochodzi. 147 dywizja do punktu A, czyli to jest zbawienny dla Sowieta, bo będzie miał gdzieś tutaj tą stronę, będzie mógł atakować. A po drugie, znalazłem na froncie D taki żeton, to z 372. Nie wiem, kto mi przystawił, może kot. Więc dam po prostu go na punkt zwycięstwa, tak, dla Sowieta. On gdzieś tu powinien być, więc tak zostawię. No i teraz ci mogą się ruszyć strategicznie, bo po czerwonej kolejce nie ma rail movementu. No i mamy posiłki pierwszy z eventu. No bardzo dobrze, Sowiet się bardzo cieszy. Więc pierwszy event rozstrzygnęliśmy, to teraz drugi. I drugi to Simoniak przyjmuje kontrolę nad frontem leningradzkim i dla Sowietów to nic inaczej nie znaczy, tylko że gorzej będzie. Czyli ten lęf, żeton jest usuwany z gry. Zostaną zwykłe żetony tylko do dyspozycji. Więc widać, ta gra jest dość dynamiczna, dużo się zmienia poprzez eventy. One wcześniej czy później wszystkie praktycznie chyba wejdą do gry, w zależności od rzutów naszych oczywiście. No ale to dodaje trochę emocji w tej grze. No to na tą turę tak, front, druga armia uderzeniowa, trzy żetony, front Łukowski i 8 armia i 67 armia z frontu leningradzkiego, to jest zestaw żetonów. Dwie aktywacje z tego frontu, trzy z tego. Uciekł nam jeden tylko żetonik. No, dla Niemca mamy tu zestaw 9 żetonów. Nic się nie zmieniło od ostatniej tury. Przy 5 aktywacjach 4 żetony nie wejdą do gry, więc to jest ten ból Niemca. No i rozpoczynamy losowanie. Zobaczmy, jaki będzie pierwszy żeton w tej turze. I pierwszym żetonem będzie pierwsza dywizja. No to są stracone aktywacje dla Sowieta, bo po tamtej stronie się nic nie dzieje. On tylko może dwóch niezależnych ruszyć. Czyli tam na południe nie pokazuje, co się dzieje, bo się nic nie dzieje. Jedyny co zrobi, to się sam przepozycjonuje i w zasięgu ma ten żeton, więc ja się wycofam tu na te umocnione pozycje. To jest jedyne sensowne, co mogę zrobić tym żetonem. Jeszcze mam tu jednego niezależnego. Widać, więc ja też go ruszę na północ, no tych Workers Village 5. No i tylko tu się ruszyłem, bo 2 punkty jest opuszczenie, więc to jest 3, 4, to nawet jeszcze muszę się cofnąć. No i tak zostaje ta aktywacja, więc nowy żetonik. I nowym żetonem będzie front Wołkowski, czyli zostajemy na tym fragmencie frontu i tutaj mamy do dyspozycji 3 formacje. Plus 2 z dowolnej jednostki, które traktujemy jako niezależne. No i tu mam plan tak. Zaktywuję czerwoną formację, zieloną. Czerwoną, zieloną i może tą nową i plus 2 żetony z tego, bo zaatakuję na to pole. No i pierwszy atak rozpatrzmy tu na północy przy Ładodze. Tu są sztugi społowione, jeden obrony mają 3 i ten jest też połowiony, czyli 4, 4 do 1 to dobry
Wynik mam nadzieję. Zobaczmy, co sobie rzuci. Szóstkę D1, R2. Ucieczka 3 pola, raz, 2, 3, ewentualnie wchodzi w grę. No i tu Sowiet może adwansować. No i następny atak będzie tutaj. To jest 4 obrony, ale mamy 3, 6, 7, 8, 2 do 1. I tutaj będzie samolot jeden dodany. To będzie z 2 do 1 na 3 do 1. No i rzućmy kostką. Trójka, A1DR. Czyli nie Sowiet musi stracić z tej lub z tej, to wybiera sobie tą piechotę. No i Niemiec tak za jedno przechodzi tutaj, traci wzoku i jeszcze jeden DR musi wykonać, bo tu jest overstack, więc zakładam, że może przesunąć się tu i to jest kolejny step, który straci. Czy nawet tu się ruszył, więc straty są podwójne z tego ataku, więc niedobrze mu to poszło. I to jest też koniec aktywacji. Zwróćmy uwagę, że tu jest 147 dywizja, jak szybko wystrzeliła i już jest koło Workers Village 5. Będą atakować niedługo już na wzgórza, więc sytuacja, można powiedzieć, trochę historyczna. Kolejnym żetonem druga armia uderzeniowa. To zostajemy na miejscu, trochę słabszy żeton, bo tylko trzy formacje i dwie niezależne jednostki. No i na pewno zaktywuję ich. Oni będą przeprowadzą szturm na wioskę z trzech stron, a jeszcze dwie formacje, no to po tej stronie, tu czerwoną i zieloną zaktywuję formację, chociaż może by zieloną. No nie, chociaż czerwona z tej strony ma więcej ataku, to czerwoną na pewno, no i zieloną, bo musi dołączyć do tego ataku. No i rozważmy atak na tego niezależnego. Cała dywizja atakuje przez pozycję umocnione, więc będzie mi trudno, czyli to jest 2, 2, 2, czyli 3 do 1. No i zobaczmy, jak ten wyjdzie atak. I jest dwójka ARO1, nie 0, bo mi to zwrócono uwagę. Czyli ucieczka lub strata dla Sowieta. To Sowiet się nie wycofuje, dostaje stratę. No a Niemiec, no, strata to, no, to jest zginie, a więc woli chyba uciec jedno pole. No i tutaj taki adwęsik. Wioska już jest prawie zdobyta. No się łamie ten front mocno Niemcowi i teraz będzie atak na tego tu supplya, muszę to policzyć. No i tutaj mi wyszło z tego 3, czyli 6 do 2, bo to oni są połowieni i w miasteczku, czyli nagują jedną ucieczkę. I to jest 3 do 1 w takim razie. No i rzut kostką. Czwórka DR2. No to jest DR1 z tego wszystkiego, więc no Niemcy nic nie mogą zrobić, tylko uciec. Lipka zdobyta, 128 dywizja, elementy jej wchodzą do Lipki i zdobywają punkt zwycięstwa. I mamy to już rozwiązane, ten żeton, czyli z tego z frontu została tylko jedna aktywacja. I kolejną aktywacją będzie 170 dywizja sowiecka. Nie, sorry, niemiecka oczywiście. I może to być lekko zbawienne dla Niemców. No i mamy tu jednostki, te, które próbują uratować front tutaj. I tu niezależne. No to wykonamy ruch nimi wszystkimi. Tymi dwoma niezależnymi, może chyba tylko jednym. I ewentualnie tutaj mam, o tutaj właśnie widać, niezależny, który może wejść do tej wioski. No i tak zrobiłem jakąś tu linię obrony. On nie mógł wejść, tutaj było plus 2 punkty ruchu, więc tylko doszedł w to miejsce. No jest to zawsze lepsze niż stanie tutaj. No i ta aktywacji nie będzie, żadnych ataków nie będzie nas Niemca, bo nie ma czym na razie atakować. No i teraz wyciągamy kolejny żeton i będzie to ta górska, więc w sumie też to będzie chyba zmarnowana aktywacja dla Niemca.
A dlatego tylko, że ten niemobilny sztab mapą 0 punktów ruchu, 14 zasięg dowodzenia, to on zaktywuje sobie tylko Hiszpanów, żeby Hiszpanie weszli już jak najszybciej do walki. Hiszpanie podeszli do dowództwa 4 SS, reszta została i możemy nowy żetonik losować. A nowym żetonem będzie 96. Dywizja i tu już trochę to Niemcom na pewno pomoże. No i tutaj tak, sztab się ukrywa w tym miejscu, więc poszukamy jakiegoś niezależnego i żółtych formacji do poruszenia się. Czy auto z supplyami tutaj w tym miejscu jestem w stanie coś wykonać? Muszę zobaczyć. Chyba tam była to inna dywizja, to była ta zielona. No i się przepozycjonowałem, ale niewiele się od tego zrobiłem. Tutaj sobie niezależnego ruszyłem i stąd jeszcze trochę na północ przestawiłem sobie też niezależnego. No i żółta formacja jest dość mocno już poobijana, więc oni tutaj zaatakują na tą 128 dywizję. To jest 4 do 1. Teren czysty, więc tu się niewiele, nie ma żadnych modyfikatorów. Rzućmy kostką, zobaczmy jak tam Niemcowi wychodzi ten atak. Piątka, D1R, no to nie sobie to jest wyeliminowane. No i tak tutaj w tym rejonie trochę się przeludniło. No i ja tam zadwansuję, żeby się lepiej być spozycjonowanym. I tak to w tej chwili wygląda, więc mamy tu niezłe zamieszanie, ogólnie mówiąc, tej części frontu. Zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięsko. I to jest koniec tej aktywacji. Tego żetonu, jeszcze patrzę, czy coś może zaatakować, ale nie, już tu nie będzie ataku żadnego. No i kolejnym żetonem będzie 18. korpus. No to Niemcy mają tu dobre żetony w końcówce, no ale chyba to nie taka kolejność dla niego byłaby idealna. I teraz zastanówmy się, kogo zaktywować. No i najsensowniej byłoby zaaktywować 227 dywizję, która ma tu otoczone jednostki, które by mogły próbować się wyrwać z tego okrążenia, ale chyba ja ich poświęcę niestety i zaktywuję pomarańczową 61 dywizję, tak żeby oni tutaj nowe jednostki fresh weszły, chyba że jeszcze SS zaktywuję czwartą. Która też może mocno podjechać, więc chyba może tą SS tym razem. No i oni zaktywowali tych Hiszpanów i jeszcze mogą zaktywować jakąś jednostkę niezależną, jeszcze jedną. No i oni zaktywują tą niezależną, zaatakuje na tą 147 dywizję. To jest tylko 1 do 1, no ale dają samolot Luftwaffe, tak żeby było to 2 do 1. No i zobaczmy, jak ten atak taki wymuszony wyjdzie. No jedynka, atakujący ucieka lub ponosi stratę. Niedobrze dla Niemca, bo by musiał punkt zwycięstwa oddać. To musi ponieść stratę niestety. Jak widać, ten jego ryzykowna gra się nie opłaciła w tym momencie. I to jest koniec aktywacji niemieckiej. Już nie będzie więcej aktywacji niemieckiej. Kolejne to będą trzy aktywacje, to będą tylko sowieckie. I zobaczmy, jaką będzie aktywacja. Kolejną będzie 67 Leningradzki front, czyli do miasta idziemy i na rzekę Newę. No i tutaj zaktywuję tak zieloną formację, będę chciał zaatakować jego i szarą, bo ona dojdzie i plus tą na nartach, czyli jedną dywizję, dwie brygady i jeszcze niezależną, to wiadomo, ten żetonik. No i chyba tyle. Może jeszcze tą przeprawę, bo nie wiem, bo tam się nie przez tutaj ofensywa utknęła na rzece i w ogóle nie aktywuje. I sobie teraz przeprowadzi atak na tego niezależnego. Ta morska dywizja 405 gwardyjska i tam kolejna jakaś na nartach bodajże lub morska, to będzie 3 do 1 tylko. No ale to wystarczy im, są zadowoleni z tego wyniku i tylko rzut kostką. No jedynka, to już nie są zadowoleni. Straty muszą ponieść Niemiec, wycofuje się. I stratę poniosła Brygada Morska, więc został mi tylko jeden żeton.
to chyba tu nie będą, chyba już nie będą ich aktywować. No i Sowiec sobie tak zaadwansował, chociaż może tą brygadę morską zostawi w odwodach, żeby ona już tu nie mieszała się. No i tak zostawi, pozbawi jednego obrony tego heksu, ale trudno. Sowiet tutaj musi ryzykować. No to nowy żetonik. A tym kolejnym żetonem druga armia uderzeniowa, czyli na wschodzie, kontynuacja ofensywy, i to jest ostatni żeton aktywacyjny. No i tutaj mamy zagwozdkę, bo też mi ta ofensywa stanęła. Na pewno zaatakują 147 dywizja, ona chce wejść na ten punkt zwycięstwa. Żółtą aktywuję, żeby zaatakowała to. No i mam jeszcze 376 czarną dywizję, ona jest na samym dole przy pierwszej dywizji. Może tu spróbujemy coś ruszyć Niemca. No i najpierw rozpatrzmy atak tutaj na punkt zwycięstwa, czyli mamy tak 4 i tu jest, czyli społowiane, bo przez umocnienia, czyli 2 i tu jest 4 z tego heksu, czyli 3 do 1, a nie, z tego jest 6, czyli to będzie 8 na 4 do 1. No to bardzo dobry wynik. To jest tam miasteczko, czyli jedna ucieczka jest negowana. No i zobaczmy, jaki będzie wynik. Czwórka, czyli to jest D1. No to Niemiec zamienia to na ucieczkę. No i ucieczka jest negowana. Czyli tu potrzeba większego ataku. Takiego na przykład przy piątce i szóstce na 4 do 1 lub większy wynik, żeby tu wykurzyć sobie Niemców z tego pola. I drugim atakiem będzie tutaj, o przepraszam, to jest 6, tam chyba jest do 2, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam, więc to będzie 3 do 1. No i rzućmy kosteczką. No jedynka, Sowiet ma za dużo tych jedynek. A 1DR, czyli muszą stratę ponieść, a Niemiec się wycofuje. No i nie, Sowiet tutaj nie adwansuje, żeby nie być w autosupply'u i zostaje na pozycjach. I ta czarna to tylko dywizja na południu przy pierwszej się spozycjonowała. Więcej aktywacji nie będzie tego frontu, więc zostały nam dwie aktywacje frontu leningradzkiego. W zasadzie to tylko jedna aktywacja i tylko jeden typ żetonów mają z 67, bo tego leningradzkiego już nie mają. Tam się wyczerpały im zapasy i nowy generał przyszedł, trochę złagodził te rozkazy Żukowa o nieustannych atakach. No i sobie tutaj może wprowadzić nowe siły, czyli ruszy ich tak, żeby tutaj były nowe siły. Ruszy też, no właśnie, tak, żeby nie być supply'u. O, to supply, muszę to przemyśleć. No i jesteśmy po ruchach. Ruszył tą dywizję, brygadę śnieżną, i będą atakować na to miasteczko. Tu z góry sprowadza kolejną brygadę rezerwy, jakiekolwiek ma, sprowadza w ten wyłom. I tutaj atak na 3 do 1 z miasteczkiem, które neguje ucieczkę. 3 do 1 wydałem samolot. No i rzucimy kostką. Szóstka D1R. No to Niemiec to zmienia na DR2, czyli jedno pole może uciec, bo jedno jest negowane przez miasteczko. No i on tu wszedł sobie do tej Workers Village. Ona jest bez punktu zwycięstwa. I teraz, no i tu będzie miał z oka przez to wszystko. Tu mu brakuje pola, żeby był w z oku. To by już miał taką ciągłość całkowicie. Tak się od strony północnej supra się kończy na tym polu i od strony wschodniej na tym polu, ale to dla niego nie jest problemem w tej chwili. No i teraz faza supply. Tak, Sowieci tu mają na tej linii, mają wszędzie zaopatrzenie, nawet ci goście, bo tu mają kolejkę i z tej strony
Przechodzą. Niemiec tutaj. Poczystym chyba można było, tak? Więc jest tutaj zaopatrzenie. No ale oczywiście tutaj nie ma. Cały ten pocket jest isolated. A jednak poczystym nie też nie można, więc te dwie jednostki będą out of supply. Ta też będzie out of supply, bo nie ma żadnej drogi. Trzeba być czujnym w tym wszystkim. No tak to by wyglądało. Sowieci mają, bo mają tutaj drogę i sąsiadują. Tu jest droga i z sąsiadujących jak z drogą zakładam też jest w supply'u. Tak to rozgrywam. Natomiast na przykład tutaj żeton taki. No nie wiem, czy z końcem mapy się liczy, że jest autosupply. Teoretycznie nie, bo tu jest droga, więc on też powinien mieć żeton autosupply. No a tutaj jest zaopatrzenie, dochodzi, więc tutaj po tych polach przechodzi, tak? Zakładam, że jest ok. No widać, że tutaj te zmiany w zaopatrzeniu, z trudności zaopatrywania jednostek są kluczowe w ogóle do tej gry, żeby to pilnować. Było w porządku, bo to może mieć duży wpływ na rozgrywkę. I punkt uzupełnień w tej chwili mają tylko Niemcy, więc on stworzy jedną jednostkę z 227 dywizji. No i tu ma taki idealny heks, nie sąsiaduje z nikim, w zaopatrzeniu jest i dwa obrony dorzuci sobie do tego wioski pracownicze 5. Posiłków na tą turę są nieprzewidywane. Więc możemy zakończyć tą szybką turę. No i w następnym odcinku ostatnia tura z serii 10 i w niej podliczymy sobie, jak wyglądają punkty zwycięstwa, kto osiągnął zwycięstwo, kto tutaj przegrał w tej rozgrywce. To dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Cześć i czołem.